Cześć, witam w mojej kuchni ponownie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna zabaweczka. Pewnie już widzicie, z tyłu stoi zabaweczka Makity. Jest to uzupełnienie mojego parku maszynowego. Makity na akumulatory tego typu. Jest to seria LXT. Kupiłem sobie odkurzacz do samochodu, ponieważ wynikło to jak zwykle z potrzeby do czyszczenia auta. Jak wiecie, jeżdżę na Van Life'y, kanał Marcel w drodze, jeżeli kogoś interesuje. I często, gęsto potrzeba coś tam wyciągnąć poza foteli, bo coś tam się nakruszy, bo coś tam, no można to zrobić szczotką, ale to szczotką się robi niedokładnie, więc dzisiaj zrobimy sobie teścik nowej zabawki. Jak widzicie, ławka ciągle nie zrobiona, stoi, czeka na swoją kolej. Dobra, no rozpakujmy, zobaczymy, co tutaj kryje te pudełeczko. Bardzo lekkie pudełeczko. Aha, zapomniałem powiedzieć. Zapomniałem dodać, że ten oto odkurzacz polecił mi kolega ze zlotu moich fanów, moich i Artura z kanału Bikerator, Krzysiek. Skuterzysta cię tam nazwaliśmy, bo przyjechałeś skuterem prawie chyba 100 km, nie? Do nas. No niestety nie mogłem się z tobą już pożegnać, bo pojechałeś o 5 rano, już musiałem wracać. Także mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym zlocie. Już mam nadzieję, że we wrześniu. Ale wracając do Makity. Krzysiek polecił mi właśnie ten model 180Z. Nie wiem, czy tylko DLC to dobrze kupiłem, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Także dzięki serdeczne za polecenie. I teraz działamy z unboxingiem i działaniem w praniu. Luknijmy, co tutaj mamy w środku. Kurde, palca se skaleczyłem, tak o tutaj. Nieduża ranka, kurczę, krew się tak lała jak cholera. Dobra, ale nie gadajmy tyle. Co my tu mamy? Oczywiście mamy instrukcję, kto by tam czytał instrukcję. Ale dobre to wiecie, co jest w Makicie? To jest dobre w Makicie. Ja za każdym razem to planuję sobie zostawić i później mi to ginie. To są... to jest taki folder, można powiedzieć. Wszystkie narzędzia oparte na naszej technologii z serii LXT, czyli na te akumulatory. Zobaczcie, co my tutaj mamy. No, najróżniejsze rzeczy, słuchajcie. Podawania jakichś mas, widzę pistolet, latarki, radia, piły najróżniejsze, podkaszarki do żywego płotu, kosiarki, zobaczcie, odkurzacze, roboty sprzątające. Widzę, że co katalog, co kupuje jakąś nową rzecz, to ten katalog się powiększa. Piły najróżniejsze, wiertarki, młotowiertarki, no jest tego trochę. Bardzo pomocne jest. Więc to sobie można zostawić. Dobra. Zobaczcie, tu jest końcóweczka. Taka standardowa z kółeczkami, widzę. Rura. Teraz rozpakujmy, bo to się może przydać. Rura. Wraz z końcówką, która ma swoje miejsce. Bardzo fajne. No i powiem wam, że robi wrażenie porządnie zrobionego, jak obsadzanie, no elegancko. No, bardzo fajne. A wierzcie mi, znam się na tym, na wyrobach z tworzyw sztucznych. Pracowałem prawie 20 lat, ponad 20 lat, przepraszam, w technologii wtrysku, w tym ostatnie 6, w precyzyjnej, kurde, w tym ostatnie 6 w precyzyjnym wtrysku aplikatorów insuliny, także to była, wiecie, jakoś musiała być. Dobra, zobaczmy to, weźmy kartonik, bo kartonik się do niczego nie przyda. I tak wygląda oto nasz sprzęcik. Jest to model DL, już mówiłem wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę, DCL 180 na 18-woltowe akumulatory. I kolega Krzysiek teraz mi polecił, o, właśnie to, że ten model właśnie jest fajny, bo jest tutaj zbiornik do opróżniania śmieci, a nie worek. O, widzicie? I tak jest. Tutaj jest tylko sitko, które można wytrzepać. A same śmieci zbierają się tutaj. Zajebista rzecz. Teraz, dobra, zamknijmy sobie. Dobra, zobaczmy, czy akumulator pasuje. O Jezus. A co ma nie pasować? Aha, już uwaliłem, zobaczcie, krwią. Kurde, masakra, nie patrzcie na to. Według producenta akumulator 1,3 Ah pozwala pracować temu urządzeniu 10 minut. Tu
Mam akumulator, jak sami widzicie, 4200, czyli 4,2 amperogodziny, co daje nam pracę półgodzinną, słuchajcie, pół godziny. To jest bardzo, aż nadto za dużo. Dobra, zobaczmy, to się da tu wsadzić. No da się, patrzcie. Wsadzamy końcóweczkę. A w ogóle sprawdźmy, jak to chodzi. No. Idziemy poodkurzać. O takich zakamarkach właśnie mówię, nie? Dobra, sprawdźmy tutaj. A teraz weźmy tutaj, gdzie jest najwięcej syfu, zawsze pod dywanikiem samochodowym. O, o tym mówię. Chwila, moment i czysto, nie? O, tutaj zobaczcie moje bierzcenia. Tak, widzieliście, jak to w boju działa. Tu oczywiście możemy jeszcze zrobić sobie tak. O. No, i odkurzamy sobie. Słuchajcie, jak macie kampera albo... O, to oczywiście tutaj możemy wsadzić. I mamy pełnoprawny odkurzacz. Elegancki. Szybko demontowalny. Odkurzyłem, słuchajcie, przód busa. Pod nogami tam jest dużo piachu. I tył. Zobaczcie, baterii w ogóle nie było. Cały bagażnik. Także myślę, że całego busa, jakbym chciał sprzątać, to tak myślę, że z dwa razy, trzy może. Dobra, teraz zobaczmy. Patrzcie, bierzemy teraz tak, odkręcamy. No. Zobaczcie, ile syfu zebrałem. Widzicie? To jest właśnie to. Trzeba na płasko otwierać, nie tak jak ja właśnie wysypuję przez ten. Teraz idę to wywalić do śmieci. Już jestem. Zakładamy filtr, cyk i już. I odkurzacz znów jest gotowy do pracy. Zapinamy i już. Powiem wam, że jak na takie gabaryty, jest bardzo lekki i ma dobry zasys. Także jak macie kampera, przyczepę kempingową, busa czy campervana, śmiało możecie kupować taki właśnie odkurzacz. I faktycznie, choć nie miałem praktyki z innym modelem, to myślę, że ten z pojemnikiem, który ma pojemnik na każdy syf, jaki wsysacie, a nie worki wymienne, jest o niebo lepszy z tymi workami. Bo worki trzeba wymieniać co jakiś czas. No można tam kupić ponoć jakieś jednorazowe i tam z suwakiem, ale po co? Tak jest wygodniej, łatwiej i szybciej przede wszystkim. Także polecam, no szczerze polecam. I nie jest to reklama sponsorowana, bo jak wiecie, ja jestem makitowcem, mam dużo sprzętów Makity właśnie oparty o system LXT na te akumulatorki 18V, co też wam polecam. Następny udany zakup. Trzymajcie się, cześć.